Cześć. Bohaterem dzisiejszego testu jest najnowsze dziecko marki Kelly's, model Razer 90. Razer 90 to pierwszy karbonowy full do enduro w kolekcji Kelly's. Rama z całą pewnością może się podobać. Agresywna kolorystyka, przyjemne dla oka kształty, solidne wykonanie, kawał dobrej roboty. W nowym fullu Kelly's znajdziemy oczywiście wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania. Wewnętrzne prowadzenie pancerzy, stożkową główkę ramy, adapter przedniej przerzutki Direct Mount, czy tylną oś w standardzie 142 na 12 mm. Kąt główki ramy 67 stopni częściej bywa spotykany we współczesnych konstrukcjach szlakowych. Co prawda rower traci nieco na swoich możliwościach podczas zjazdów, niemniej jednak zyskuje w kategorii uniwersalności. Kinematycznie karbonowy Kelly's to 160 mm jednozawiasowiec. Za jakość zawieszenia odpowiadają produkty marki RockShox, Pike i Monarch RT3. Osprzęt Razera to niemal w 100% produkty amerykańskiej marki SRAM. Napęd 1x11 X1. Mocne czterotłoczkowe hamulce Guide R. Koła Roam 30 w rozmiarze 27,5 cala. W zasadzie jedynie regulowana sztyca to produkt tajwańskiego Kiteshocka. Kokpit Razera zbudowano w oparciu o komponenty renomowanej kanadyjskiej marki Raceface. Kierownica, mostek i grypy Atlas to doskonały dodatek do każdego roweru enduro. Kelly zadbał również o drobiazgi, jak choćby zróżnicowanie bieżnika opon zastosowanych w rowerze w celu zmniejszenia masy i oporów toczenia. Z przodu znajdziemy doskonałą oponę Schwalbe Hans Damp w rozmiarze 2,35. Z tyłu jej lżej toczącego się brata nowy Nick. Doskonały wybór. Podczas jazdy Razer okazał się fajną odmianą dla ciężkich, wyslakowanych maszyn enduro konkurencji. Niska masa i nieco mniej agresywne kąty dały w efekcie przyjemną mieszankę pełnokrwistego enduro ze szlakowym ścigaczem. Sztywna karbonowa konstrukcja doskonale zachowuje się na zakrętach i świetnie sprawdza w trudnym terenie, a niska masa i nieco mniej agresywne kąty pozwalają zabrać rower na windowe zwiedzanie okolic. Więcej o Razerze przeczytać możecie w naszym teście na portalu bikeworld.pl.